HTML5 to jest taki buzzword. Okazuje się, że tak naprawdę ludzie nie wiedzą dokładnie, czym jest ta technologia, bo to jest taki żargon, ogólne słowo, które no, nie ma konkretnej specyfikacji. Ja na warsztatach staram się nauczyć moich kursantów, czym tak naprawdę jest HTML5, czym tak naprawdę nie jest i myśleć o nim w kontekście bezpieczeństwa. Co robimy na warsztacie? Chcemy przekazać od początku do końca różne podejścia do automatyzacji, czyli zaczynając od najprostszego, Selenium IDE, Record and Playback, nienawidzonego wzorca, z którego no, pokazywaliśmy na naszym warsztacie, aż do PageObject modelu, który jest coraz częściej wykorzystywany w różnych firmach, w różnych projektach, przynajmniej u nas jest bardzo często wykorzystywany. Chcemy się podzielić, jakie jest nasze podejście, pokazać, w jaki sposób można z niego dobrze, w jaki sposób można z niego dobrze korzystać. I mam nadzieję, że ludzie wyjdą z tego warsztatu twierdząc, tak, to było fajne, będę starał się przynajmniej przekazać w projekcie, że takie coś istnieje i może to wprowadzimy, może to będzie utrzymywalne, może nie będziemy się tego bać. Warsztat składa się z kilku modułów. W jednym module skupiamy się na dysfunkcjach komunikacyjnych, czyli różne osoby chcą dosiągnąć tego samego, ale nie potrafią się skomunikować lub różne osoby w projekie mają różne cele osobiste, różne cele wynikające z ról. Na innym module skupiamy się na ujednoznacznieniu komunikacji oraz na jednoznaczności samej komunikacji, precyzowaniu, zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi rolami. W jeszcze innej, jak bardzo role i cele wpływają na poszczególne działania i formatują nasz sposób myślenia. Próbujemy to wszystko powiązać w jedną całość i sprawić tak, by ogólnie rzecz biorąc było dobrze, żeby wszyscy potrafili się ze sobą skomunikować. Na początku warsztatu dostarczamy użytkownikom specyfikacje i test case'y. Pozwalamy im się zapoznać z aplikacją, po czym zgodnie ze specyfikacją piszemy testy automatyczne, najprościej jak się da. Potem po pewnym czasie dostarczamy zmienioną specyfikację i poprosimy o przepisanie tych testów, znów w najbardziej prosty sposób jak się da. Po czym przedstawimy zaraz wzorce projektowe, których można użyć po to, by zoptymalizować swoją pracę, żeby było mniej zmian i wyciągniemy wnioski, pokażemy, że warto jest używać tych wzorców, że one rzeczywiście ułatwiają pracę i zmniejszają ilość kodu niezbędnego do zmiany, przy zmianie specyfikacji. Zasymulowaliśmy uczestnikom naszego warsztatu pracę w projekcie. W ciągu 4 godzin postaramy się im pokazać różne sytuacje, problemy, z którymi mogą zetknąć się w normalnej pracy z klientem w projekcie IT. To są problemy z klientem, z dokumentacją, z brakiem czasu, ze zmianą wymagań, z wymaganiami, które nie są sprecyzowane do końca. Z tym wszystkim, z czym my spotkaliśmy się w naszych projektach realizowanych w FP, czyli można powiedzieć, że scenariusz tego warsztatu napisało po prostu życie. W ramach warsztatu staramy się pokazać uczestnikom, jak w praktyce zastosować domain-driven design do zamodelowania systemu, który jest uproszczony na potrzeby warsztatu, ale bazuje na realnym systemie. Pracujemy w 3 iteracjach, w czasie których model się stopniowo rozbudowuje, zmienia, w zależności od zmieniających się wymagań biznesowych. W trakcie dyskusji pojawiły się kilka ciekawych tematów. Na przykład uczestnicy zapytali o wydzielanie bounded kontekstów, bo to jest taki troszkę mglisty temat i zapytali, w jaki sposób łączyć między bounded kontekstami te same pojęcia. Tak? Na przykładzie akurat tej biblioteki podaliśmy, że magazyn biblioteczny może posiadać książki ze szczegółami, jakimiś tytułami, autorami itd., a bounded context, który zajmuje się tylko i wyłącznie wypożyczaniem, w ogóle nie musi mieć takiej informacji, tylko po prostu zajmuje się tym faktem, czy książka jest na stanie, czy są rezerwacje i tak dalej, a jedyne co ich łączy to właśnie ten identyfikator tej ENCI, który jednoznacznie definiuje te obiekty w skali całego systemu.